Cześć, w dzisiejszym odcinku to jest Xiaomi Mi Mix. Największa innowacja w kwestii designu, jeżeli chodzi o smartfony, przyszła w 2016 roku z nieoczekiwanego kierunku. Xiaomi zaprezentowało smartfon niemal bez ramek, wyglądający mega futurystycznie. Oczywiście chodzi o Mi Mixa, którego właśnie trzymam w dłoni. Natomiast należy zauważyć w tym miejscu dwie rzeczy. Po pierwsze, udało się dzięki temu Xiaomi wyprzedzić wszystkie największe koncerny w prezentacji podobnych rozwiązań, ale tak się składa, że firma nie odkryła Ameryki. Sharp jakiś czas temu zaprezentował podobnie wyglądające urządzenia, natomiast były jeszcze mniej dostępne, jeszcze ciężej było je dostać. W związku z tym pewnie większość z Was nawet nie wie o tym, że istniały. Pierwsze wrażenie w przypadku Mi Mixa nie może być jednak inne niż fantastyczne. Nawet bez podświetlenia ekranu telefon prezentuje się genialnie. Obudowa jest w całości ceramiczna z każdej strony, a wysoki połysk daje świetne refleksy pod światło. W telefonie w zasadzie można się przejrzeć. Taki efekt chciało chyba osiągnąć Apple, prezentując onyxowy wariant iPhone'a 7, ale materiał zastosowany przez Xiaomi jest bardzo odporny na zarysowania, w przeciwieństwie do tego stosowanego przez Apple. Ja do testów dostałem wersję czarną, limitowaną, w najmocniejszej konfiguracji. Genialnie prezentują się w niej okrągłe ramki wokół aparatu i czytnika linii papilarnych, pokryte prawdziwym 18-karatowym złotem. Na ostatnich targach CES w Las Vegas zapowiedziano też biały wariant, mój podoba mi się znacznie bardziej. Xiaomi zresztą chwali się, że samo zaprojektowało urządzenie subtelnym napisem z tyłu. Bryła jest z frontu mocno prostokątna, co dodaje elegancji, a szkło z przodu jest zagięte na krawędziach. Przy okazji mogę wspomnieć, że telefon dotarł do mnie z dość mocnymi rysami na nim. Na dole i na górze, tak jakby ktoś telefon mocno przytarł. Nie zauważyłem natomiast, żeby jakieś dodatkowe zarysowania pojawiły się podczas testu. Nie ma jednak cudów, są także minusy. Przede wszystkim łatwe brudzenie się. Ślady po palcach pojawiają się natychmiast i czyszczenie telefonów szybko wchodzi w nawyk. Druga sprawa, urządzenie jest dość śliskie, to jest niebezpieczne, szczególnie w połączeniu z dużym rozmiarem. Do niego niestety trzeba się przyzwyczaić. Testy upadkowe pokazują też jasno, że ceramiczna obudowa jest wprawdzie bardzo odporna na zarysowanie, ale nie na pęknięcia. Warto więc zapakować sobie Mi Mixa w etui. Xiaomi dostarcza takie w zestawie, skórkowe, dobrze wykonane i chyba jednak konieczne. Aczkolwiek zauważam, że ono w mojej ocenie psuje urodę telefonu. Oczywiście urządzenie nie da się otworzyć, nie ma dostępu do baterii, jest tacka z dwoma slotami kart nano SIM, nie ma niestety opcji rozbudowy pamięci, choć jej w każdej wersji jest naprawdę dużo. Prawdziwy szał jest natomiast wtedy, kiedy włączycie urządzenie, kiedy podświetli się ekran. Wyświetlacz jest podciągnięty do samej górnej krawędzi, jest zaoblony w rogach tak samo jak ona, a na dole sięga tak nisko, jak to było możliwe. Dzięki temu według pierwszych wyliczeń producenta zajmuje aż 91% frontu. Jeśli policzyć dokładniej, wychodzi, że jednak mniej, Xiaomi się więc z tego twierdzenia wycofało, realnie to jest około 85%. Zresztą procent z jakiegoś dziwnego powodu w materiałach marketingowych ściemnia także w temacie tego, jak cienkie są jego ramki. Na prasowych zdjęciach w zasadzie ich nie ma. Zupełnie nie wiem po co, to jest naprawdę niepotrzebne i tak nie ma żadnego innego smartfonu, który wyglądałby tak nowocześnie. Wrażenie jest psute w niektórych aplikacjach przez czarny pasek powiadomień, ale tak czy siak Xiaomi Mi Mix prezentuje się fantastycznie, prawdziwie ekskluzywnie i jest zbudowany w unikalny sposób z najlepszych możliwych materiałów. Samsungi Galaxy S7, iPhone 7 czy na przykład HTC 10 wyglądają przy nim jak biedni kuzyni. Sam wyświetlacz ma dość niestandardowe proporcje, 17:9, jest ogromny, ma aż 6,4 cala. Natomiast dzięki zastosowanym zabiegom telefon wcale nie jest dużo większy niż na przykład iPhone 7 Plus, w związku z tym niech wielki ekran Was nie przestraszy. Jeśli chodzi o rozdzielczość, to jest 1080x2040, gęstość jest na poziomie 362 pikseli. Mi Mix nie może się więc pochwalić najlepszą z możliwych ostrością, ale tylko ktoś naprawdę czepialski może się tego przyczepić. Ta, która jest tutaj, jest po prostu bardzo dobra. Matryca jest wyprodukowana przez Sharpa w technologii IPS i ma świetne parametry. Kontrast jest znakomity, kolory wyglądają bajecznie, jasność również jest na duży plus. Kątom widzenia także nie mam nic do zarzucenia. W ustawieniach można dodatkowo dostosować sobie, jak wyświetlany jest obraz. Jest też filtr niebieskiego światła. Nawet pomijając unikatowość ekranu, jest po prostu świetny. Mi Mix występuje w dwóch wersjach. Obie są napędzane tym samym procesorem. To jest Snapdragon 821, 4-rdzeniowy układ, w którym dwa rdzenie są taktowane zegarem 2,35 GHz, dwa rdzenie taktowane zegarem 2,19 GHz, grafika to Adreno 530. Różnice są w pamięci operacyjnej, są albo 4, albo 6 GB RAM-u i w pamięci wewnętrznej, albo 128, albo 256 GB. Ja miałem okazję testować tę wersję mocniejszą i takie parametry sprawiają, że Mi Mix ma jedne z najlepszych podzespołów obecnie dostępnych. W testach benchmarkowych smartfon plasuje się w absolutnej czołówce, a w codziennym życiu działa bajecznie, płynnie i szybko. Dzięki gigantycznej ilości pamięci operacyjnej procesy w tle są zachowane dłużej i nawet gry, których używało się jakiś czas temu, wczytują się błyskawicznie. Na duży plus także to, że urządzenie jest w zasadzie cały czas przyjemnie chłodne. Ja telefonu używałem z Androidem w wersji 6.0 z nakładką systemową MIUI Polska w wersji 8.2.
Natomiast to, jakie Wy dostaniecie oprogramowanie w Waszym kupowanym egzemplarzu, zależy skąd go sobie zamawiacie. W związku z tym sprawdźcie najlepiej przed zakupem. Druga sprawa, oczywiście można wgrać takie oprogramowanie jak chcecie. W sieci jest mnóstwo tutoriali, mnóstwo podpowiedzi jak to zrobić. Natomiast ja podkreślam po raz kolejny, to nie jest tak łatwe jak mogłoby się wydawać. Trzeba mieć jakąś wiedzę w temacie, jakieś doświadczenie. Ja tak się składa, że natrafiłem na problem, którego nie umiałem rozwiązać. Miałem ochotę rzucić telefonem o ścianę, natomiast pomocą przyszedł mi w tym momencie Majster Piżu, któremu chcę serdecznie podziękować. Jeśli chodzi o to, co znajdziecie w interfejsie, można wybudzić urządzenie dwuklikiem. Na ekranie blokady są automatycznie zmieniające się tapety. Jest także szybki skrót do aparatu. Nie ma podziału na menu główne i pulpity. Wszystkie programy są dostępne od razu. Na ekranach głównych w siatce 4x6 lub 5x6 do wyboru. Na dolnej belce można umieścić 5 najczęściej używanych aplikacji. Na pasku powiadomień są z kolei edytowalne włączniki funkcji komunikacyjnych i ładny widżecik z pogodą. Można też skorzystać z wyszukiwarki, która potrafi odnaleźć dowolną frazę w zasadzie w całej zawartości telefonu. Jest też nieco mało widoczny skrócik skanera kodów QR. Na pleckach oczywiście znajdziecie zawsze aktywny czytnik linii papilarnych, wybudzający i odblokowujący smartfon szybko i sprawnie. Choć przyznaję, że ze względu na jego kształt i położenie czasami przykładałem palec przez pomyłkę do obiektywu aparatu. Da się przy jego pomocy jednak blokować także dostęp do poszczególnych aplikacji, co w niektórych sytuacjach można uznać za przydatne. Do personalizacji można wykorzystać motywy, a poszczególne programy można klonować, więc używać na przykład dwóch Instagramów dla dwóch osobnych kont. Zresztą da się także stworzyć osobną wersję całego interfejsu z osobnymi widżetami czy układem skrótów w opcji profile. Jeśli rozmiar ekranu Was przytłacza, można albo zmniejszyć obszar roboczy przeciągnięciem po klawiszach domowych, albo skorzystać z asystenta dotyku, który przenosi je na wirtualny przycisk. Można go sobie przeciągnąć w dowolne miejsce, tak żeby było wygodnie. Dla świadomych użytkowników świetny będzie też panel sterowania. On pozwala na szczegółowe zarządzanie uprawnieniami aplikacji albo tym, kiedy i w jaki sposób łączą się z internetem. Podpowiada także, jakie pliki śmieci można wyrzucić. Ma też wbudowaną czarną listę do blokowania numerów telefonów, od których połączenia chcemy z automatu odrzucać. Na malutki plusik kompas, który potrafi działać także jako poziomica. Na minus z kolei to, że nie da się podzielić ekranu na dwie części albo w jakiś inny sposób używać dwóch aplikacji. Szkoda, fajnie byłoby móc wykorzystać potencjał gigantycznego wyświetlacza. Natomiast w tym miejscu muszę szczerze przyznać, że ja uwielbiam nakładkę MIUI Polska. Uważam, że jest super płynna, super szybka, super praktyczna i przy tym bardzo ładna. Jeśli chodzi o multimedia, odtwarzacz filmów sprawdza się. Na plus jest w nim obsługa gestami, dobre wsparcie dla kodeków i formatów. Odtwarzacz muzyki pozwala z kolei odfiltrować małe pliki, np. dzwonki. Da się tworzyć playlisty w oparciu o foldery. Jest także ręczny korektor i kilka innych sposobów na poprawę jakości dźwięku. Na przykład Mi Sound, który pozwala podbić barwę odpowiednio do słuchawek, których się używa. Jakość odtwarzanego dźwięku jest bardzo dobra, muzyki słucha się z ogromną przyjemnością. Bardzo pozytywnie oceniam też głośnik zewnętrzny, jest donośny i gra naprawdę świetnie. Główny aparat fotograficzny nie wystaje z bryły urządzenia, to jest plus. Ma 16 megapikseli, podwójną dwutonową skuteczną diodę doświetlającą scenerię. Ma również detekcję fazy do szybszego ustawiania ostrości, ale niestety nie ma optycznej stabilizacji obrazu. Szkoda, w klasie flagowców należy jej już wymagać. Interfejs jest przejrzysty i prosty. Po włączeniu można sterować lampą błyskową i HDR-em, są także fajnie wyglądające filtry. Trybów jest sporo. Upiększanie, nocny, kwadrat, panorama i ręczny. W tym ostatnim można ustawić manualnie ostrość i czas ekspozycji, ale niestety rozczarowująco tylko do 1/4 sekundy. Nieco głębiej w ustawieniach można sobie podkręcić na przykład nasycenie. Lubię tę opcję, na pewno jest efektowna, choć zauważam, że mało realistyczna. Jeśli chodzi o jakość robionych zdjęć, jest bardzo dobrze, ale nie na flagowym poziomie. Kiedy warunki oświetleniowe są dobre, kolory wyglądają znakomicie, detali jest dużo, nie ma wyraźnych przeostrzeń czy artefaktów. HDR delikatnie podbija kontrast i wydobywa szczegóły z ciemniejszych miejsc kadrów. W skrócie da się zrobić naprawdę fajnie wyglądającą fotę. Niestety, im ciemniej, tym gorzej. Na zdjęciach widać coraz mniej detali, zaszumienie jest bardzo widoczne nawet przy dużym pomniejszeniu. Kiedy chciałem zrobić zdjęcie na ulicy oświetlonej kilkoma latarniami albo jakimiś tam świątecznymi dekoracjami, efekty były po prostu beznadziejne. Smartfon absolutnie nie nadaje się do robienia zdjęć w ciemnych scenariach i niestety nie da się tego poprawić ręcznymi ustawieniami. Naświetlanie do 1/4 sekundy nic nie daje. Samsung Galaxy S5 robił w tych warunkach lepsze foty. Z przykrością zauważam, że aparat fotograficzny jest piętą achillesową Mi Mixa. Jest dobry, ale to niestety za mało, po prostu nie pasuje do klasy sprzętu. Matryca na froncie ma 5 megapikseli i z niej byłem zadowolony. Jest upiększanie, ilość detali jest w porządku, kolory są nieco mniej nasycone niż w przypadku aparatu głównego. Ciekawe jest jej położenie, ona z wiadomych względów została przeniesiona pod ekran i robienie fot z takiego kąta może być dla wielu osób niewygodne. Polecam wtedy po prostu obrócić telefon. Jeśli chodzi o nagrywanie wideo, jest obsługa 4K, jest cyfrowa stabilizacja obrazu, filmy wyglądają dobrze. Tyle i tylko tyle.
Nie inaczej niż wiele innych chińskich smartfonów, Mi Mix również niestety nie obsługuje LTE w paśmie 800 MHz. Co oznacza, że jeżeli Wasz operator takimi nadajnikami w takiej częstotliwości posługuje się w Waszej okolicy, może być problem z dostępnością sieci czwartej generacji. W związku z tym polecam to sprawdzić przed zakupem, możecie zrobić na przykład na stronie betesearch.pl. Podpowiadam. Jeśli chodzi o jakość połączeń, nie mam większych zastrzeżeń, ale muszę jedną rzecz zauważyć. W telefonie nie ma tradycyjnego głośnika do rozmów, który byłby umieszczony nad ekranem, ponieważ by się tam nie zmieścił. W związku z tym wykorzystano tutaj technologię ultradźwięków przesyłanych przez wyświetlacz i przez ramkę. I dzięki temu da się rozmawiać przez telefon również tyłem, czyli można sobie jego tył przyłożyć do ucha i słychać dokładnie tak samo, jakbyście przyłożyli front. To jest na pewno ciekawa sprawa. Rzeczywiście ten dźwięk nie jest tak wyraźny, nie jest tak donośny jak w przypadku tradycyjnych rozwiązań, natomiast z całą pewnością nie powiedziałbym, że miałem jakiś problem ze słyszeniem rozmówców. Natomiast duży ekran na pewno potrzebuje dużej baterii i na szczęście Xiaomi zdawało sobie z tego sprawę. Ta tutaj ma aż 4400 mAh i to wystarcza na 3 dni pracy w cyklu mieszanym albo 2, kiedy telefon trochę mocniej dociśniecie i to jest rewelacyjny wynik. Bardzo podoba mi się także obsługa szybkiego ładowania. Cały telefon naładujecie w mniej więcej 2 godziny, a w pół godziny około 40%. W zestawie jest oczywiście odpowiednia ładowarka. Mi Mix ma gniazdo USB typu C. Podsumowując, w końcówce minionego roku Xiaomi udało się coś, co nie udało się znacznie większym markom. Firma zaprezentowała coś nowego, coś świeżego, coś naprawdę ciekawego. Jeżeli zerkniecie sobie na innowacje serwowane przez największych producentów, to było to na przykład usunięcie gniazda sławkowego, albo głośniki stereo, albo wodoodporność, albo slot na karty pamięci. To nie są innowacje, powiedzmy sobie szczerze. Na tym tle Mi Mix po prostu błyszczy. I błyszczy dosłownie. Dzięki fantastycznej jakości wykonania ta ceramiczna obudowa prezentuje się genialnie. Świetne są podzespoły. Bardzo mnie cieszy również to, że ten wyświetlacz oprócz tego, że jest wielki, oprócz tego, że sięga od krawędzi do krawędzi, jest również dobrej jakości. Natomiast niestety są dwa poważne ale. Nie ma rzeczy idealnych. Pierwsze ale to dostępność i cena. Jeżeli zerkniecie sobie na polskie sklepy, to oficjalnie niestety Mi Mixa nie da się kupić. Można go tylko sprowadzać z Chin. I w Chinach kosztuje na przykład w sklepie Gearbest, z którego ja go dostałem, $1000. Ta wersja, którą ja testowałem, to nie jest niestety mało, tak bym powiedział. Druga sprawa jest taka, że jeżeli chcecie kupić telefon za takie pieniądze, to należałoby wymagać, żeby wszystko w nim było po prostu genialnej jakości, a niestety w Mi Mixie aparat fotograficzny przystaje raczej do takiego urządzenia super średniego. Na pewno nie pasuje do ceny sprzętu. W związku z tym, jeżeli chcecie kupić Mi Mixa i chcecie go kupić ze względu na to, że jest oryginalny, to mogę taki zakup gorąco polecić. Jeśli chcielibyście go kupić po to, żeby robić mnóstwo zdjęć, które mają później wyglądać fantastycznie, taki zakup odradzę. Na koniec pytanie do Was. Czy Mi Mix robi na Was wrażenie? Czy urządzenie tak wyglądające to jest coś, co Wam się podoba? Czy uważacie, że inni producenci również powinni iść w tym kierunku? Napiszcie, co sądzicie. Jeżeli macie jakieś inne smartfonowe pytania, oczywiście również zapraszam do sekcji pod filmem. Jeżeli odcinek Wam się podobał, będę mega wdzięczny za kciuka w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, dobrze to zrobić teraz, ponieważ odcinki będą się pojawiały w najbliższych dniach dość często, że tak powiem. W związku z tym najfajniej byłoby ich nie przegapić. Dziękuję Wam za obejrzenie tego. Trzymajcie się. Cześć.